Czy istnieje coś takiego jak społeczny Matrix? Czy jest tak, że świat reaguje na coś zupełnie innego niż my myślimy, że reaguje? Jak te koncepcje jesteś w stanie wykorzystać? O tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Witam Cię serdecznie, z tej strony Piotrek z bloga Beyond Rationality. I chciałbym dzisiaj porozmawiać o takiej koncepcji, która w moim osobistym rozwoju bardzo dużo zmieniła i była takim punktem przełomowym, kiedy to tak naprawdę zrozumiałem. Przy czym były pewne ograniczenia, ponieważ ja rozumiałem to na początku w sposób dosyć opaczny i uproszczony. I chciałbym dzisiaj Tobie przedstawić to w sposób nieco inny, nieco bardziej dojrzały, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nawet wtedy, kiedy ja to jeszcze rozumiałem na poziomie dosyć uproszczonym, całą tą koncepcję społecznego Matrixa, to i tak już wtedy byłem w stanie z tego w konkretny sposób skorzystać i na wiele rzeczy otworzyło mi to oczy. Więc wyjaśnię dzisiaj Tobie, o co w tym wszystkim chodzi. Jak zwykle na początek będzie taki krótki disclaimer, czyli takie wyjaśnienie, że ja nie będę Ciebie przekonywał do tego, że Ziemią rządzi jakaś wąska grupka ludzi, którzy tam się zmówili i oni teraz wszyscy tutaj ustalają różne rzeczy, wymyślają i po to tylko, żebyśmy byli zniewoleni. W ogóle wszystko, co jest, co istnieje, to jest dlatego, żebyśmy byli zniewoleni. Włącznie z różnymi epidemiami, różnymi produktami w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę o tego typu rzeczach mówił. Natomiast będę mówił o rzeczach dosyć konkretnych i myślę, że się przekonasz, zobaczysz, o co tutaj chodzi w tym Matrixie i o co chodzi właśnie w tym, że ludzie z jednej strony wierzą, że coś działa, czyli wierzą, że świat działa według jednego jakiegoś modelu, jakiejś zasady, a tak naprawdę on działa według totalnie innych zasad i do tego sobie przejdziemy i konkretnie punkt po punkcie wszystko wyjaśnimy. Więc nie będą to teorie spiskowe, jeżeli tego się obawiałeś, to nie, takich rzeczy tutaj nie będzie. Będą to rzeczy konkretne i namacalne. Ja zresztą, jeżeli chodzi o kwestie takie jak rządzenie, czy też władza i wiedza, nawet czytam książkę właśnie o takim tytule Wiedza i władza, to jestem raczej zwolennikiem teorii o rozproszeniu tej wiedzy i władzy, niż o jakiejś specjalnej centralizacji. Z tego względu, że przy dzisiejszym świecie mamy bardzo, bardzo dużo różnych gałęzi wiedzy, ośrodków władzy i tak dalej. I raczej scentralizowanie ich jest trudne. Jeżeli się próbuje to scentralizować, to zazwyczaj szybkość to rozpada. I raczej jestem zwolennikiem teorii o rozproszeniu wiedzy i władzy. Ale to jest taki totalny disclaimer, także w ogóle nie będę już tym więcej o tym gadał. Przechodzimy sobie do konkretów, o co chodzi z Matrixem. Więc tak, jeżeli chodzi o tego Matrixa, to idea jest właśnie taka, że my wierzymy, że świat działa według X, a on działa według Y. I teraz jeszcze często jest tak, że my sobie sami to wmawiamy, czyli sami wykonujemy pewnego rodzaju wysiłek po to tylko, żeby wierzyć, że on działa w określony sposób. I teraz skąd się w ogóle to wzięło, czyli dlaczego tak jest? Otóż z jednej strony my jesteśmy słabo poinformowani i to będę wyjaśniał w pierwszym, powiedzmy, rozdziale tego filmu, a z drugiej strony bardzo wierzymy w to, że jesteśmy dobrze poinformowani i to będę w drugim rozdziale omawiał, dlaczego tak się dzieje, więc zacznijmy sobie od początku. Idea jest generalnie taka, że nikt na tym świecie, a przynajmniej bardzo, bardzo mała część osób, jeżeli w ogóle, stara się o to i ma to jakby w głowie i zależy mu na tym, żebyś ty był dobrze poinformowany. Czyli innymi słowy mówiąc, mało komu zależy na tym, żebyś ty był dobrze poinformowany. I teraz jak popatrzymy sobie na przykład na media, no to media nie działają według tego, że im płacą za to, czy ty jesteś dobrze poinformowany, czy twoja mapa świata dzięki temu się zbliżyła do rzeczywistości, czy też się od niej oddaliła. Nikt żadnemu dziennikarzowi za to nie płaci. Im płacą za to, czy ludzie oglądają daną stację. I koniec. I tyle. Ewentualnie czasami jeszcze, jak to jest jakaś stacja, która dodatkowo jest finansowana przez jakieś środowisko polityczne, co też według mnie nie jest rzadkością, chociaż nie robiłem jakiegoś researchu na ten temat, ale wydaje mi się, że to dosyć jasno widać, że tak jest. To w ogóle jest kwestia jeszcze inna, bo tej stacji zależy na tym, żeby wywołać pewne określone nastroje, ale załóżmy nawet, żeby ona politycznie była obiektywna, co już trudne jest do zrealizowania, to i tak będzie dążyła do tego, żeby ludzie oglądali, czyli celem jakby tą nagrodą, tą wypłatą dla stacji czy telewizyjnej, czy radiowej, czy jakiejś gazety, nie będzie to, żeby ludzie byli dobrze poinformowani, tak, że ktoś przyjdzie potem i czytelnikom gazety X zrobi sprawdzian na przykład z tego, jak świat działa. Oni
go napiszą i ile punktów zdobędą, to gazeta dostanie tyle pieniędzy. Nie, to tak nie działa. Gazeta dostanie pieniądze za to, ile sprzedanych jest egzemplarzy i ewentualnie za to, ile reklam ludzie będą chcieli w tej gazecie umieścić, co też będzie ściśle skorelowane z tym, ile ludzi po prostu tę gazetę kupi. A to z kolei jest skorelowane z tym, jak dużo emocji ta gazeta wywoła i nie jest istotne tutaj, czy te emocje będą związane jakoś bardzo ściśle z prawdą i z tym, co się dzieje, czy totalnie nie będą z nią związane. Oczywiście jak jakoś bardzo mocno odbiegną, no to może być jakaś obiekcja i ludzie wtedy nie kupią, ale generalnie nie jest to jakieś kryterium konieczne, żeby to była prawda. Konieczne to jest to, żeby to wywoływało emocje i też co więcej musi to być łatwe w odbiorze, bo jak będą za trudne artykuły w odbiorze, czyli będzie tam jakaś ambiwalencja na zasadzie, że na przykład tutaj był protest i ludzie częściowo mieli rację, bo protestują w słusznej sprawie, ale z drugiej strony ktoś tam w ten protest próbował spacyfikować i też z jednej strony nie ma się co dziwić, bo oni chcieli zapewnić bezpieczeństwo, no ale przegięli w czymś tam i tutaj jest wiele odcieni szarości. Nie, nie wygląda tak przekaz medialny, tylko wygląda, o, albo był super protest i w ogóle walczymy o wolność, albo było, o, protest zły, dobrze, że policja nas ochroniła. I jest jakby jedna albo druga narracja, nie ma odcieni szarości. I to jest dlatego, że większość ludzi nie chcę, czytając gazetę albo oglądając wiadomości, wytężać się poznawczo, że tak to powiem, tylko chcę mieć krótką, jasną i spójną historię. Ona nie musi być prawdziwa, tylko żeby była spójna, więc żeby była maksymalnie zero-jedynkowa, bo to wtedy będzie ułatwiało odbiór. Dlatego mediom nie zależy na tym, żebyś ty był dobrze poinformowany, tylko zależy im na tym, żeby sprzedać historię, która cię dostymuluje. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, dlaczego żyjemy w Matrixie, no bo większość informacji czerpiemy z mediów. To mogą nie być media typu, że sobie odpalasz program tam pierwszy, drugi, piąty czy któryś, tylko czasami to może być internet, ale tam dalej te same zasady są, z tego względu, że tam też są portale, tam też są jakieś źródła wpływu, więc też podobnie to działa, może jest mniejsza cenzura, ale generalnie działa to według podobnych zasad. Druga grupa ludzi, którym również nie zależy do końca na tym, żebyś był dobrze poinformowany, to są rodzice i powiedzmy jakaś tam rodzina. I to może się wydawać trochę dziwne, dlatego że większość sobie myśli, no rodzina chce dla ciebie dobrze, w związku z czym raczej im będzie na tym zależało, ale to też tak nie działa do końca, dlatego że bardzo często po pierwsze rodzina ma jakieś informacje, które już są nieaktualne, czyli dla twojego taty, jak był w twoim wieku, to może coś było dobre, na przykład żeby mieć stałą pracę i chodzić do biura i to byłoby fajne. Tak dla ciebie może to nie jest dobre. Znaczy nie mówię, że jest złe na pewno, ale może są inne opcje. I dlatego informacja, która płynie od rodziców, często może być nieaktualna, bo na ich czasy to było dobre, ale te czasy się bardzo dynamicznie zmieniły w ciągu ostatnich chociażby 20-25 lat i dlatego teraz oni mogą dawać rady, które już są zupełnie nieadekwatne, więc im może nawet zależy trochę, żeby cię poinformować, ale nie mają środków do tego, tak? Bo oni sami są źle poinformowani, bo ich też ktoś źle wcześniej poinformował. Natomiast czasami też jakieś rodzeństwo, czy jacyś inni członkowie rodziny, im też tak naprawdę nie zależy do końca na tym, żebyś ty ich posłuchał po to, żebyś dobrze był poinformowany, tylko bardzo często im zależy na tym i żebyś ty, i tak samo innym ludziom często też na tym zależy, żebyś ty przyjął ich punkt widzenia. Nie, żebyś był dobrze poinformowany, tylko tak jak oni. I bardzo często jest tak, że ci ludzie też nie są do końca dobrze poinformowani, próbują ciebie przekonać do swojej mapy, ale nie dlatego, żebyś ty był dobrze poinformowany, tylko żebyś potwierdził ich. I w ten sposób na przykład oni również potwierdzają sobie tą swoją, ale to nie znaczy bynajmniej, że ona jest prawdziwa. Kolejna rzecz to są właśnie znajomi, czyli tu już mówimy o jakichś takich dalszych znajomościach, niekoniecznie typu rodzina, gdzie te relacje są często bliskie. Powiedzmy, jacyś tam znajomi, nie wiem, z pracy czy z jakiegoś szkolenia, ludzi poznałeś, z jakiegoś środowiska, no to też bardzo często im na tym wcale nie zależy, żebyś ty był dobrze poinformowany, bo jakby oni mają za zadanie mieć z tobą jakąś tam relację. I teraz jeżeli na przykład ty byś był dobrze poinformowany i zrozumiał pewne rzeczy i na przykład przestał się przejmować jakimiś prozaicznymi rzeczami, którymi na przykład oni się przejmują i do tego byś wykorzystał swój potencjał, wiedząc więcej trochę, to być może przestałbyś się z nimi zadawać albo zadając się z nimi zwracałbyś na trochę inne rzeczy i w związku z tym zacząłbyś od nich odstawać. I to nie chodzi mi o to, żebyś zaczął w górę odstawać, że ty taki teraz super tutaj, a oni są ciemniaki, tylko zacząłbyś odstawać na poziomie tego, żebyś się innymi rzeczami interesował i twoja uwaga by leciała w inne strony. Nie oceniając tutaj, co jest dobre, co jest złe. Tylko ty po prostu zrozumiałbyś, że pewne rzeczy są dla ciebie może niekorzystne,
i przestałbyś je robić. Na przykład jak twoi znajomi dużo siedzą w temacie, kto kogo obgadał, kto coś niefajnego zrobił, kto tam dał lajka, a kto jakiś hejterski komentarz, a ty byś zrozumiał, że to nie jest ważne, bo to nie jest tobą, ani ty nie jesteś tym i w sumie niewiele to mówi, to jest bardzo zniekształcona informacja i tam roboczo można o tym pogadać, ale na pewno nie się tym jarać, to byś o tym nie gadał z takimi emocjami, więc tym znajomym też może nie zależeć wcale na tym, żebyś ty był dobrze poinformowany, bo jakbyś pewne rzeczy zrozumiał, to byś mógł nawet ich olać, albo relacja by się zmieniła, a im zależy na tym, żeby tą relację utrzymać. W związku z czym im również na tym nie będzie zależało. I ostatnia grupa, o której chciałem powiedzieć, to jest w ogóle pewien paradoks, bo to jest rozwój osobisty. I powiem szczerze tak, że jak patrzymy ogólnie na całe środowisko rozwoju, no to ciężko powiedzieć jednoznacznie, jakie jest stanowisko jego, dlatego że no to są po prostu różni ludzie, tak? Jedni mają jedną intencję, inni mają inną i to jest totalnie okej. Natomiast chodzi mi o to, że większość środowiska rozwojowego, przynajmniej według mojej obserwacji, też nie ma takiego celu, żebyś ty był dobrze poinformowany, tylko raczej ich zadaniem jest to, żebyś ty kupił produkt. I teraz dlaczego tak jest? Bo mało kto, i tak samo jest z mediami, tak naprawdę prowadzi działalność, jak ja to określam, misyjną. Czyli działalność misyjna to jest dla mnie taka, że okej, ja mam pieniądze, jest mnie stać na to, żeby się utrzymać zupełnie jakby innego źródła niż na przykład szkolenia, czy jakiś vlog, czy cokolwiek, mogę na tym totalnie nie zarabiać i tak jestem szczęśliwy, i tak mam pieniądze, i tak jestem w stanie sobie poradzić. A to robię jakby dodatkowo i nie jest tutaj moim kryterium to, czy ludzie do mnie przyjdą, bo ja mówię rzeczy, które oni chcą usłyszeć, czy też oni nie przyjdą, bo na przykład usłyszą coś, co im się nie spodoba. Tylko dla mnie jest ważna transformacja, którą wywołuję w ludziach, jeżeli to się udaje, a nie to, czy ile będzie z tego na przykład kasy, tak? I teraz dla mnie to jest działalność misyjna i ja zawsze chciałem taką robić, bo uważam, że tylko wtedy to ma sens. Jak ja bym miał coś zniekształcać i nie wiem, wymyślać jakieś rzeczy, których nie ma po to, żeby ludzie do mnie przyszli i kupili szkolenie. Jakbym takie rzeczy musiał robić, to bym wolał tego nie robić. To wolałbym iść do pracy, nie wiem, nawet kurczę, no nie musiał do takiej, ale nawet kurczę, nie wiem, gdzieś fizycznie czy coś. Nie żeby to było złe, ale powiedzmy nie mój model życia raczej. Wolałbym nawet to zrobić, niż powiedzmy, niż kłamać, tak? To zdecydowanie, bo żadna praca według mnie nie hańbi, dopóki no, jest uczciwa, tak? I teraz mógłbym nawet pracować fizycznie, chociaż mnie się to raczej nie widzi jako pomysł na życie i bardziej bym to robił, niż miałbym oszukiwać. Ale wiele ludzi tak nie podchodzi do tego, stwierdza, dobra, nie, trzeba tutaj marketing zrobić amerykański taki, że trzeba naobiecywać dużo, dużo emocji, wywołać pragnienie, żeby ludzie pragnęli kupować. Tylko problem jest taki, że to później się nie sprawdza, tak? Bo oni kupią raz, ale potem już nie przyjdą, to jest raz. A dwa, jak się czujesz z tym, że musisz coś takiego robić? Jeżeli już tutaj zwracam się do ludzi, którzy ewentualnie tak by mieli robić. I niestety widzę, że dużo środowiska rozwojowego tak trochę do tego podchodzi, więc to też nie jest działalność misyjna. A jeżeli to nie jest działalność misyjna, to ich głównym celem nie jest to, żebyś był dobrze poinformowany, tylko żebyś kupił. I teraz, żebyś kupił, to bardzo często też jest wprowadzana fałszywa narracja, gdzie jej element jest prawdziwy, ale wniosek nieprawdziwy, czyli że ty żyjesz troszeczkę w nie takim świecie, jak byś chciał prawdopodobnie, i możesz mieć niedobre przekonania, które dla ciebie nie są korzystne. To jest część prawdy, ale z drugiej strony jest tak, że okej, kupisz produkt, to my ci zmienimy na właściwe. I to już jest dla mnie bullshit, bo istotą sprawy nie jest to, żeby jedną papkę wyeliminować zamieniając na drugą, tylko żeby tej papki w ogóle nie było, żebyś ty w stanie był na swoim, jakby samodzielnie, tak, on your own mi się skojarzyło, ustalić, co jest prawdą i wyrzucić tą papkę z głowy samodzielnie, a nie, że ci ktoś zmieni z matrixowej na rozwojową i ty będziesz wtedy szczęśliwy. Więc rozwojowemu środowisku również nie zależy na tym, żebyś ty był poinformowany i dlatego jest tak, że ono też może, chociaż niby było antidotum na ten społeczny matrix, ono też może go tak naprawdę pogłębiać i rozszerzać. Więc podsumowując ten pierwszy rozdział, ponieważ my bierzemy informacje często od rodziny, od rówieśników, z mediów, czy czasami nawet z rozwoju, a wszystkim tym środowiskom, wszystkim tym ludziom raczej nie zależy na tym, żebyś ty był dobrze poinformowany, bo im za co innego płacą i za co innego ich nagradzają, więc stąd już wynika wniosek, że prawdopodobnie jest bardzo duża szansa, że jesteś w wielu obszarach kluczowych dla życia źle poinformowany. I teraz przejdziemy do drugiego punktu, dlaczego jednak myślimy, że jest inaczej. Okej, teraz od tego płynnie przechodzimy sobie do... Wow.
I od tego płynnie przechodzimy sobie do drugiego rozdziału, gdzie powiem o tym, dlaczego jest tak, że z jednej strony jesteś prawdopodobnie, tak jak i większość z nas, źle poinformowana, przynajmniej na początku swojej drogi, ale z drugiej strony wierzysz w to, że jest inaczej. I to wynika według mnie z trzech głównych rzeczy. Pewnie jest jeszcze sporo pobocznych. Pierwsza rzecz to jest taka, że my mamy pewne błędy poznawcze na swojej drodze, jakby one na nas czyhają. I to są bardzo różnego typu zniekształcenia. Dużo o tym jest w książkach takich na przykład jak Potęga Irracjonalności Arieliego, czy Kahnemana, książka taka jak Thinking Fast and Slow, czy jeszcze książki Davida McCraney i cały jego podcast, cały jego kanał You Are Not So Smart, który się skupia w ogóle na tematyce błędów poznawczych. Ale w skrócie błędy poznawcze to są takie sytuacje, w których nasz mózg jak gdyby naturalnie odczytuje sytuację trochę nie taką, jaka ona jest. I weźmy taki prosty przykład, że jeżeli ty masz coś oszacować, to jeżeli podana ci będzie jakaś liczba na początku, dajmy na to, nie wiem, 130, i ty teraz musisz na przykład ocenić, czy jaka jest wysokość na przykład jakiegoś, nie wiem, drzewa, tak? Załóżmy, że masz jakieś to drzewko by było, jaka jest wysokość tego drzewa, albo na jakiej wysokości, o, na przykład trzymam rękę, no to już prawdopodobnie to, że powiedziałem 130 cm, to już ci jakoś tam zakotwiczyło i zacząłeś jakby od tej strony liczyć, czy to może będzie więcej niż 130, czy mniej, czy mniej więcej właśnie tyle. I to jest ten błąd poznawczy, tak? Czyli jakbym nie powiedział 130, to jakby nie miałbyś punktu, od którego liczysz, a tak, no to masz jakiś punkt i się już twój mózg zaczął jak gdyby zastanawiać, czy to jest wyżej, czy to jest niżej. To jest tak zwany efekt zakotwiczenia i to pokazuje, jak bardzo nasz umysł jest podatny na manipulacje. To oczywiście jest jeden z bardzo wielu, wielu błędów poznawczych, akurat ten efekt zakotwiczenia, ale no, to pokazuje, jak jesteśmy na to podatni. Tak, jakaś absurdalna liczba, ja mogłem powiedzieć, nie wiem, 1 500 000, 2 900, nie? Znaczy to wtedy by mózg to odrzucił, bo no, miliona centymetrów to tutaj to nie ma, ale dopóki to brzmi jakkolwiek sensownie, jakaś liczba kompletnie wymyślona, no to już umysł to bierze jako jakiś efekt zakotwiczenia, tak, do jakiegoś tam szacunku, bo ja wrzuciłem, powiedziałem jakąś liczbę i teraz jakie to rodzi szanse na przykład na poziomie jakiejś reklamy, manipulacji, że ktoś zakotwiczy jakąś liczbę i na przykład ktoś w ten sposób zacznie liczyć, jaka może być cena danego produktu. I tak bardzo często się robi. Zresztą z cenami to są inne jeszcze zakotwiczenia opisane właśnie w tych książkach, o których mówiłem. Ale generalnie no, błędy poznawcze to jest coś takiego, co powoduje, że my bardzo często irracjonalnie się zachowujemy, ale właśnie nie wiemy dlaczego. I te błędy poznawcze tłumaczą, że jakby często reagujemy takim naszym umysłem uproszczonym, podświadomym, jak to czasami się mówi, gadzim mózgiem na różne rzeczy, a wymyślimy, że to jest racjonalne. I polecam przeczytać przynajmniej jedną z tych książek, żebyś zobaczył, jak duża szansa jest tego, że w wielu obszarach jesteś nieracjonalny. Więc to jest kwestia błędów poznawczych. Druga kwestia to jest kwestia tego, że my się sami okłamujemy w imię mechanizmów obronnych. Czyli często jest tak, że na przykład jeśli kogoś nie lubimy, to mamy jakieś uzasadnienie tego, dlaczego tej osoby nie lubimy. Czyli na przykład nie lubimy tam kogoś, bo się chwali, nie lubimy kogoś, bo ten ktoś, nie wiem, ubiera się jakoś brzydko, czy coś w tym rodzaju, ale bardzo często to są jakieś racjonalizacje, a tak naprawdę nie lubimy tej osoby, bo ona na przykład, bo jej na przykład zazdrościmy, albo nie lubimy tej osoby, bo ona na przykład nam o czymś przypomina, coś nas kuje tak jakby w naszym wewnętrznym ja, poprzez tą osobę, ona wyzwala pewne emocje na przykład, tak? Nie mówię, że zawsze tak jest, czasami kogoś nie lubimy, bo on na przykład nachodzi nasze granice, jakoś tam nas skrzywdził i to jest jakby totalnie normalne, ale często jest tak, że mamy jakiś stosunek emocjonalny do kogoś, to też może być ktoś na przykład znany, jakaś gwiazda, nie wiem, piłki nożnej, czy show biznesu, czegokolwiek i my często mamy jakieś takie relacje emocjonalne z tymi osobami, a to wynika nie z tego, że ta osoba rzeczywiście coś złego zrobiła, tylko że gdzieś tam sieć skojarzeniowa nam wskazuje na to, że coś jest jakby nie tak, że jakaś emocja w nas tak naprawdę jest powiązana z tą osobą i tylko i wyłącznie w naszej głowie jest to powiązanie, ale my według niego reagujemy i do tego dorabiamy dopiero potem jakąś racjonalną historię albo racjonalnie brzmiącą tak naprawdę i tym się kierujemy. I sami sobie wmawiamy, że w nią wierzymy. Czyli tak naprawdę historia jest taka, jakby kolejność, że najpierw jest emocja, często właśnie nieuzasadniona, nie wiemy skąd ona się wzięła. Potem idzie w tym jakaś sieć skojarzeniowa, ona zostaje połączona z kimś na przykład.
I potem dopiero jest jakieś racjonalne uzasadnienie, które często nie jest właśnie związane z tym, jak ta emocja powstała, jak została skojarzona z kimś, tylko jakby, żeby logicznie to dobrze brzmiało. I my potem innym sprzedajemy takie historie, sobie je sprzedajemy i zaczynamy je w nie sami wierzyć. Czyli trochę jest tak, że stworzymy historię, żeby się dobrze czuć z jakimiś tam emocjami, że racjonalnie czujemy, a nie nieracjonalnie, a potem zaczynamy sami wierzyć w te historie. Tak samo może być z historiami typu, że dam radę, nie dam rady. Czasami ktoś nie podejmuje działania w stronę zmieniania swojego życia, totalnie w różnych obszarach, czy to biznes, czy relacje, czy zdrowie, cokolwiek, czy sport, mniejsza o to, co by to było. I nie podejmuje, bo na przykład się boi porażki, albo boi się odrzucenia, boi się konfrontacji z jakimiś tam nieprzyjemnymi emocjami. I potem racjonalizuje, bo ja nie mam czasu, bo ciężkie czasy, bo coś tam, bo świat zły. I generalnie oczywiście w tym wszystkim może być jakaś cząstka prawdy, on może oczywiście mieć mało czasu, tylko na przykład nie widzi tego, że sam to trochę powoduje, po to, żeby właśnie nie działać. I często my najpierw stworzymy historię jako wymówkę, żeby czegoś nie robić, albo żeby uzasadnić swoje emocje, bo ich nie rozumiemy, a potem zaczynamy wierzyć w tą historię i tak się sami okłamujemy, jeszcze przy okazji okłamując innych. Więc w ten sposób wygląda kwestia mechanizmów obronnych i tych tak zwanych narracji. Więcej na ten temat jest w książce Radical Honesty, którą też w klubie książki omawiam, więc polecam to wideo, żeby więcej się dowiedzieć. No ale to jakby jest jednym z kolejnych powodów właśnie tego zniekształcenia, gdzie z jednej strony my wierzymy w coś, czyli z jednej strony mamy jakiś utarty, konkretny pogląd, ale z drugiej właśnie sami sobie wmawiamy, że nie, jest totalnie inaczej, tak? Z błędami poznawczymi tak jest też z mechanizmami obronnymi i tak jest z trzecią rzeczą, o której tu chciałem powiedzieć, czyli z uzależnieniami. I tu nie chodzi mi tylko o uzależnienia typu, nie wiem, od alkoholu na przykład, ale chodzi o takie uzależnienia proste, jak na przykład od jakiejś stymulacji, od social mediów, od lajków, które tam się pojawiają, czy od takich prozaicznych substancji typu kawa i tak dalej. I kwestia jest często taka, że dlatego to jest uzależniające, bo nas stymuluje, czyli daje taki szybki wyrzut dopaminy. I teraz ciekawe jest to, że sztaby ludzi już to zaobserwowały, czyli nawet te social media albo jakieś gry komputerowe zatrudniają mnóstwo ludzi po to, żeby ci ludzie pracowali nad tym, jak to ma nas uzależnić. Czyli znowu uzależnienie to jest coś takiego, co powoduje, że się nieracjonalnie zachowujemy, no bo wiadomo, że ktoś, kto jest uzależniony, to po prostu dużo rzeczy robi niewłaściwych po to, żeby spełnić to swoje uzależnienie, nie patrząc na konsekwencje. A tu sztaby ludzi pracują nad tym, żebyśmy jeszcze pogłębiali ten problem, tak? Tak na przykład właśnie w social mediach czy w grach komputerowych. I pewnie przy substancjach różnych też to podobnie działa, choć się tym nie interesowałem. Ale też tam różne rzeczy słyszałem, że tam coś tam jest dodawane, żeby było uzależniające. No zresztą z cukrem to nie musi być nic dodawane, tak? Bo cukier też tak działa. Gdzieś czytałem badanie, że jak zrobiono skany mózgu ludzi, którzy jedli dużo cukru, to są podobne skany, jakie się pojawiają po przyjęciu heroiny, więc cukier sam w sobie jest uzależniający. No i też to jest na pewno wykorzystywane, więc tutaj różne reklamy w połączeniu z tymi historiami dookoła tego, w połączeniu właśnie z różnymi produktami, po to tak działają, żebyśmy się uzależnili. I znowu uzależnienie to jest coś takiego, co jest totalnie nieracjonalne, więc my się zachowujemy według jakichś rzeczy, których nie rozumiemy, ale racjonalizujemy oczywiście, że tak nie jest. Czyli każdy, kto jest od czegokolwiek uzależniony, to zazwyczaj twierdzi, nie, wcale nie jestem, ja z tego racjonalnie i mądrze korzystam. Bo na przykład nie chce się przyznać, bo za tym jest jakiś wstyd ukryty, czy jakieś w ogóle stwierdzenie, że okej, ja musiałbym być nieracjonalny, gdybym tak robił, a nie chcę siebie oglądać w takim świetle, nie chcę siebie tak postrzegać, w związku z czym prawdopodobnie nie chciałbym się do tego po prostu przyznać. I nie przyznam się przed sobą, w związku z czym też się nie przyznam przed innymi ludźmi. No i w ten sposób ten matrix powstaje, czyli z jednej strony właśnie mamy to, że... Tylko nie chodź mi po mikrofonie. Z jednej strony mamy to, że mamy właśnie błędy poznawcze i błędy poznawcze powodują, że odbieramy świat innym niż on jest, ale ponieważ to jest trochę kontrintuicyjne, to wydaje nam się, że takiego czegoś nie ma i że działamy racjonalnie. Z drugiej strony mamy mechanizmy obronne, które powodują, że my sobie sami wmawiamy historię i też chcemy w nie sami wierzyć, więc nie widzimy swojej własnej irracjonalności. No i wreszcie mamy uzależnienia, które jeszcze są wzmacniane przez ludzi, którzy chcą nam coś tam sprzedać. No i też nie chcemy widzieć tego, że działamy irracjonalnie, bo musielibyśmy się przyznać do rzeczy, które w nas wywołują no nieprzyjemne emocje. Więc tutaj ten jakby drugi rozdział, on mówi tak naprawdę o tym, że jesteśmy bardzo irracjonalni,
No, mi piesek jest bardzo irracjonalny. I generalnie to jest jedna strona medalu, ale druga jest taka, że my tego nie widzimy i często jeszcze pracę wykonujemy w tym, że w tą stronę, żeby tego nie widzieć. Okej, więc przejdźmy sobie do omówienia tych rzeczy, którymi się kierujemy, takich przykładów, czym się rzeczywiście kierujemy, a czym nam się wydaje, że się kierujemy. I po prostu przejdziemy sobie przez parę obszarów i zobaczymy, jak tutaj wygląda. Więc pierwsza rzecz, która wydaje mi się, że jest taka dosyć oczywista i w kontekście Matrixa zawsze przychodzi pierwsza na myśl, to jest polityka. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby teraz jakąś partię wspierać czy krytykować, w ogóle zabierać głos w tym temacie na zasadzie, kto jest lepszy i na kogo należy głosować, ale bardziej chodzi mi o to, żeby pokazać, jak to działa. Więc często jest tak, że partia tak naprawdę nie koncentruje się na tym, żeby pokazać, jakie na przykład są efekty ich pracy, ich zmian, ich działań, ich wdrażania, ich programu i tak dalej, bo bardzo często ludzie, i nie bez powodu zresztą, nie rozumieją tego, czy to tak naprawdę było działanie danej partii, czy to może ta partia wcześniej, bo wiele rzeczy jest widzianych jako jakieś takie prawidłowości, które trwają. I po pierwsze, na przykład to, że wzrosło jakieś, nie wiem, bezrobocie albo wzrosło PKB, to czy to jest kwestia tego, że po jednym roku rządów już się to zmieniło na plus, czy to na przykład jest jakiś skumulowany efekt rządów, które były wcześniej? Tak naprawdę ja nie wiem i większość z Was tak serio też nie wie. Przyznajcie się do tego, że no, większość z nas tak naprawdę nie wie, tak? I radzę właśnie, żeby się tak samemu sobie przyznać, że okej, no ja też mam prawo nie wiedzieć. Nie dlatego nie wiem, że jestem głupi, tylko pewnie dlatego, że to jest też złożony proces, jak to w ogóle zmierzyć, które decyzje wpłynęły na wzrost, na przykład bezrobocia, PKB i tak dalej, a w ogóle jeszcze też, które decyzje były w odpowiedzi na rzeczy, które już były nieuniknione, chociażby takie, no nie wiem, jak pandemia, a które były, powiedzmy, błędnymi po prostu decyzjami polityków. Bardzo trudno jest to zmierzyć i dlatego debata publiczna nie odbywa się wokół tego, tylko się odbywa wokół tego, który polityk zrobił coś głupiego. I tak naprawdę to jest też element tego Matrixa, bo my myślimy, że oceniamy to według tego, czy na przykład decyzje tych polityków są dobre czy złe, albo mniej szkodliwe, ale tak naprawdę często oceniamy to według tego, kto gdzieś tam obyczajowo się źle zachował. I dlatego większość kampanii, jakie są robione, są kampanie tak naprawdę po to, żeby ktoś podpadł, ktoś się skompromitował, kogoś by się udało sprowokować, rozdmuchać to potem do wielkich rozmiarów. Nawet jak to nie będzie polityk jakiś znaczący, który ma wpływy w danej partii, to i tak jak się znajdzie jakiś kozioł ofiarny, którego się można przyczepić, bo on zrobi coś głupiego, no to potem jest cały czas walenie w to, po to, żeby ten elektorat zniechęcić do głosowania. A nie ma debaty na zasadzie, gdzie tutaj jakie decyzje polityczne będą lepsze, żeby na przykład zmniejszyć bezrobocie, zwiększyć ilość pracy w małych firmach i tak dalej. Na przykład w ogóle o tym się nie mówi. Albo jakie podatki są optymalne, a które na przykład już są za wysokie i dlaczego te, które mamy, są za wysokie i tak dalej. Też nie ma o tym mowy. Bo mowa jest cały czas tylko o tym, kto się tam skompromitował, kto gdzieś tam, nie wiem, zjadł sałatkę, śledzie jakiegoś tam, za którego nie zapłacił i takie rzeczy. I to jest okej, no rozumiane w ten sposób, że no fajnie, żeby się politycy zachowywali kulturalnie, więc nie płacili publicznymi pieniędzmi za jakieś tam rzeczy, których nie powinni, ale to są wszystko rzeczy trzeciorzędne tak naprawdę, bo kluczowe są te decyzje, jakie oni podejmują i jak my jesteśmy w stanie to zmierzyć. I o tym się w ogóle nie mówi. Jak są programy publicystyczne, to cały czas jest mowa o jakichś tam pierdołach tak naprawdę, a o tym, co jest ważne, w ogóle się nie mówi. I dlatego tak często jest właśnie, bo tak jak mówię, no ciężko jest mierzyć te rzeczy, ale my podejmujemy decyzje na zasadzie stymulacji. Tak, o, tutaj się dostymulowaliśmy, bo ktoś na przykład tam został posądzony, że dręczy zwierzęta, no to już o, to już absolutnie na niego nie zagłosujemy. I okej, zgoda, bo ja jestem też wielkim przeciwnikiem dręczenia zwierząt. Tylko że często na przykład nie widać tego, że w innej partii też jest ktoś, kto podejmuje złe decyzje dla zwierząt, ale o tym się już nie mówi, bo nie było to nagłośnione. I bardzo często właśnie tak to wygląda, że my nie kierujemy się jakby obiektywnym zestawem danych, tylko tym, co zostało nagłośnione, co jest bardzo emocjonalne, żeby się utożsamić, dorobić historię w głowie tak naprawdę i później zagłosować. I tak naprawdę tak są kampanie wyborcze robione, by właśnie był bodziec, była odpowiednia interpretacja tego bodźca, żebyśmy to kupili i według tego zagłosowali. I tak to wygląda, a nie ma dostarczanych nam obiektywnych wzorców, jakichś danych, które pozwolą ocenić, czy dana partia dobrze rządzi, żebyśmy byli świadomie w stanie ocenić i zdecydować, tylko właśnie w ten sposób jest, żebyśmy zbudowali odpowiednią narrację. O, ci są dobrzy, bo bronią tego, a ci są źli, bo atakują to na przykład.
Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o politykę. Drugi obszar Matrixa, o którym nie sposób jest nie wspomnieć, to jest to, dlaczego ludzie wybierają innych ludzi. Najpierw weźmiemy sobie do współpracy lub do biznesu. Czyli tutaj będą takie kwestie jak to, kto na przykład dostanie dobrą pracę, taką jaką chce, a kto na przykład zostanie klientem danej firmy. Czyli z jednej strony, jeżeli pracujesz dla kogoś, czy pracujesz na zlecenia, no to też to może Ci się przydać, bo będzie kwestia, kto wybierze Twoją usługę. No a jeżeli biznes, no to tym bardziej, no bo to jest kwestia klientów. Teraz znowu Matrix mówi, że ci, którzy wygrywają, tak jakby w tym wyścigu, to są te osoby, które mają najlepszą ofertę pod kątem jakości, czy pod kątem na przykład merytorycznym. Jeżeli to na przykład są jakieś szkolenia, czy jakieś produkty edukacyjne, no to te będą wygrywać, które mają najlepszą, te firmy, które mają najlepszą ofertę właśnie merytoryczną. I tak samo, jeżeli chodzi o pracowników, no to ten, który na przykład jest najbardziej wykwalifikowany. I oczywiście jest tak, że to ma jakieś znaczenie, ale właśnie Matrix mówi, że to jest jedyny element albo taki, który jest absolutnie najważniejszy, wszystko inne to jest dodatek. A prawda jest taka, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda i wiele moich doświadczeń tak mówi i też nie tylko moich, zresztą też jest to i książkami poparte, można sobie różne pozycje na ten temat poczytać. Ale chodzi o to, że generalnie ten wybór nie jest racjonalny i on też nie bazuje tylko i wyłącznie na obiektywnych, twardych, jakichś tam merytorycznych przesłankach. Jeżeli chodzi o pracę na przykład, to bardzo duży czynnik w tym, czy ktoś będzie przyjęty do pracy, czy nie, to jest tak naprawdę to, na ile ludzie ocenią, że ta osoba jest, jakby powiedzieć, bezkonfliktowa i nieinwazyjna. Bo jeżeli będzie osoba, gdzie na przykład wyczują, tak, że ona może powodować jakieś konflikty, albo to będzie osoba, która się będzie spinała, która będzie robiła dużo problemów w zespole i na przykład wnosiła złą atmosferę do tego zespołu, bo na przykład jest to ktoś zarozumiały, albo ktoś patrzący z wyższością, albo ktoś, kto się będzie chwalił i robił na przykład w ten sposób jakieś demonstracje, że on jest lepszy, a inni są gorsi. Bardzo często to taką osobę przekreśli, bo ktoś pomyśli, dobra, ja nie chcę takiej osoby w swoim zespole, albo nawet ktoś, kto ma biznes, pomyśli sobie, ja nie chcę z takim klientem współpracować, bo tu będzie kwestia tego, że trzeba będzie cały czas to znosić i na przykład w zespole jakimś większym, to będzie więcej kłopotu z tego, że taka osoba rozwali zespół, bo właśnie będzie na przykład wnosić do niego dużo toksyczności, niż efektu takiego dodatniego z perspektywy takiej, że ta osoba wniesie jakąś wartość merytoryczną do tego. Co więcej też, jeżeli to jest na przykład jakiś mentor i on się będzie tak zachowywał, no to ludzie nie będą się chcieli od niego uczyć, niezależnie od tego, jak bardzo mądry on by był. Może będzie jakaś część ludzi, którzy stwierdzą, dobra, okej, przełkniemy to, będziemy się uczyć, bo to dla nas jest wartościowe, ale większość nie będzie, bo będą się na przykład bronić przed tym, żeby on ich gdzieś tam nie skrytykował. I teraz kwestia jest taka, że właśnie ludzie myślą, że nie warto rozwijać tych umiejętności miękkich tak zwanych, zwłaszcza jeżeli uważają, że oni są spoko, że są super, że wszystko wiedzą najlepiej i że są w pełni racjonalni właśnie, a staram się pokazać, że tak nie jest, bo właśnie często takie osoby mają tendencję właśnie do pouczania, do tego, żeby się wywyższać samemu nie widząc tego właśnie. I teraz często to jest elementem, który te osoby odrzuci. Często widać to też, to jest w ogóle dla mnie dziwne, że tego typu cechy właśnie, jak jakaś wyższość, jak próba zademonstrowania swojej lepszości i wbicia drugiej osoby w niższe jakieś tam stany w porównaniu, że w porównaniu ona wypadnie gorzej, ze strony w ogóle trenerów różnego rodzaju, instruktorów. To już jest w ogóle dla mnie absurd, a z różnymi pracowałem, bo to jest podstawa, żeby się jakiś tam kursant, student, uczeń, ktokolwiek nazwiemy, ktoś, kto się po prostu uczy, żeby się czuł dobrze. Jeżeli się będzie czuł gorzej, no to w tym momencie nie przyjdzie więcej. I dziwię się, że wielu na przykład właśnie nauczycieli czy trenerów, takich mówię tutaj nie nauczycielach w szkole, tylko bardziej takich jakichś tam elementów, których, znaczy nauczycieli zawodów, których uczą powiedzmy jakichś takich rzeczy poza szkolą, tak? Czyli powiedzmy jakieś umiejętności związane z mówieniem, czy umiejętności jakieś związane z social mediami, czy cokolwiek tego typu, to tak naprawdę to są po prostu ludzie, którzy uczą dorosłych, a zachowują się często jakby uczyli jakieś totalnie niesforne dzieci
i właśnie tak naprawdę chcą pokazać jakby swoją wyższość i nad tym nie popracowali, a dziwią się potem, że nie mają klientów. I teraz ktoś może sobie pomyśleć, dobra, ja nie mam klientów, bo ja mam za słabą wartość merytoryczną i inwestuję w siebie merytorycznie. I to jest okej, żeby inwestować w siebie merytorycznie, ale nie kosztem tych miękkich umiejętności, bo ktoś potem znowu będzie jeszcze lepszym ekspertem niż jest, a dalej nie sprzeda tych umiejętności, bo ludzie nie będą chcieli przyjść. I tu już nie chodzi nawet o to, że on nie zarobi, czy nie sprzeda, no bo to jakby jest inna rzecz, ale nie pomoże tym ludziom. Więc też kwestia jest taka, że jeżeli chcesz pomóc ludziom, to bardzo często kwestia kluczowa to jest komunikacja właśnie. I teraz to jest ta rzecz, nad którą trzeba pracować i o tym się nie mówi. I to znowu jest ten element tego Matrixa, że właśnie to, co decyduje o wyborze, to bardzo często jest w niewielkim stopniu wartość merytoryczna, a w bardzo, bardzo dużym stopniu to, jak traktujesz klienta, to jest komunikacja, właśnie szacunek, jakaś szczerość, autentyczność, bo to są cechy bardzo pożądane w społeczeństwie, które mało kto ma i dlatego one są unikalne. I bardzo często to o wiele bardziej niż wartość merytoryczna, aż można powiedzieć w niesprawiedliwym stopniu decyduje o twoim sukcesie i zostaniu wybranym bądź nie, niż właśnie kwestie jakieś twarde merytoryczne, które wydawałoby się, że decydować powinny. Chociaż nie mnie decydować, co powinno, co nie. Bardziej staram się pokazać, jak to po prostu wygląda. I drugim aspektem tej kwestii jest wybór również w takich socjalnych sytuacjach, czyli na przykład zaproszenie kogoś bądź nie na imprezę, albo na, nie wiem, chociażby jakąś wycieczkę, czy gdzieś, gdzie ktoś jedzie, po prostu jest większa ekipa, to jedne osoby się zaprasza, a innych się nie zaprasza. Ja wiem, bo byłem też po dwóch stronach, zarówno byłem kiedyś tam dawniej, w czasach takich jeszcze powiedziałbym studenckich, czy nawet jeszcze w liceum, że często mnie nie zapraszali na jakieś wycieczki i dzisiaj już wiem dlaczego. Bo właśnie miałem dużo takich cech jakichś tam narcystycznych, dużo było we mnie fanatyzmu, dużo mówiłem rzeczy takich, które odbiegały jakby od rzeczywistości wielu ludzi, ale w taką negatywną stronę, tak? Jakby dużo było negatywnych emocji we mnie i ludzie po prostu nie chcieli mojego towarzystwa. Ja myślałem, że to jest kwestia tego, że nie wiem, oni się obrazili, albo ja coś zrobiłem, albo że może ja za mało wartości wnoszę, za mało na przykład zabiegam i starałem się zabiegać bardziej, a to dawało przeciwny efekt. I teraz też zdarzało mi się sytuacje już teraz w życiu w ciągu ostatnich lat, kiedy już pracuję bardziej jako trener właśnie, że też ludzie przychodzili z podobnymi problemami i mówili na przykład, że ja się staram, żeby grupę, która jest wokół mnie gdzieś tam skupiona na przykład na studiach czy gdzieś w pracy, żeby tą grupę jakoś zjednoczyć, żeby stworzyć jakieś takie community, taką społeczność, żebyśmy po prostu mieli jakąś ekipę i mogli razem gdzieś wychodzić. I ktoś na przykład dużo robił w tą stronę, właśnie organizował imprezy, proponował, wymyślał jakieś opcje, ale ludzie nie chcieli cały czas podążać. I właśnie bardzo często nie chcą podążać nie dlatego, że ktoś nie wykazuje inicjatywy, tylko na przykład się źle z tą osobą czują. I ludziom się wydaje, bo ja może za mało intencji wykazuję, to powinienem więcej zapraszać, więcej dawać ludziom, tak? A często właśnie, okej, tutaj chodzi o dawanie, tutaj chodzi o wartość, ale nie dawanie na zasadzie takiej, że będziesz organizował wszystko, albo tym bardziej, że ty, nie wiem, komuś będziesz coś fundował, bo ludzie nie tego oczekują, tylko chodzi o to, żeby się ci ludzie dobrze czuli. I teraz dlaczego znowu mówię o tym w kontekście Matrixu, bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, bo raczej ci nikt nie powie tego, że słuchaj stary, wiesz co, fajnie, że organizujesz imprezę, fajnie, że się starasz, ale ja po prostu się z tobą źle czuję, bo jak ty na przykład ze mną rozmawiasz, to ja czuję, że ty mnie ciągle oceniasz, że ty mnie krytykujesz, że ty usilnie próbujesz we mnie wmusić swoją narrację rzeczywistości, a ja nie chcę tego przyjąć, bo chcę mieć swoją, dlatego że to jest bardzo istotne paradoksalnie, bo może gdzieś tam na boku się wydawało, że tutaj jest taka dygresja, ale to jest bardzo ważne teraz, to co mówię. Że właśnie czemu ludzie ci tego nie powiedzą? Bo generalnie często o to chodzi właśnie, o te sytuacje. Ktoś się czuje zdominowany, ktoś się czuje oceniany, ktoś się czuje gorzej. No on ci nie powie tego, tylko powie ci, wiesz co, ja nie mam czasu na imprezę. Albo ja się muszę uczyć, albo ja coś tam. A tak naprawdę potem widzisz, że ta osoba na przykład siedzi na fejsie, albo gdzieś tam z kimś innym poszła i tak dalej. I teraz problem jest taki, że ludzie myślą wtedy, o ja się czuję oszukany, tak? Bo ktoś mi oszukał, powiedział, że nie ma czasu, a tak naprawdę go ma. I ludzie oszukują non-stop w tym obszarze, bo nie chcą po prostu, żeby się ktoś inny czuł gorzej,
Ale prawda jest taka, że często nie chcą spędzać czasu dlatego z tymi innymi osobami, nawet jak one są jakimiś inicjatorami, nawet jak coś proponują, nawet jak coś same dają, jakąś taką niby wartość na poziomie technicznym, ale jednak jak się źle czują, to po prostu nie chcą z nimi spędzać czasu i tego nie powiedzą, tak? Nie powie ktoś raczej, wiesz co, ja się czuję oceniany, albo ja czuję, że ty chcesz wepchnąć swoją narrację do mnie, we mnie, tak? Chcesz mi usilnie powiedzieć, jak świat wygląda z swojej perspektywy i żebym ja to przyjął czy przyjęła, ja tego nie chcę. Z tego względu, że po pierwsze ludzie coś takiego, gdyby mieli powiedzieć, to muszą być tego w ogóle świadomi. A często tak nie jest, tak? Ktoś się po prostu czuje źle, czuje się jak gdyby osaczony w rozmowie z drugą osobą, ale on tego nie zwerbalizuje, tak? Nie uświadomi sobie, że to jest dlatego i dlatego, że w tym zdaniu ty powiedziałeś coś w taki sposób, że ja się poczułem dotknięty. Chociaż tak to można by było rozebrać, można by było dokonać takiej analizy, ale nikt nie będzie tego robił, tak? No bo to jest kwestia tego, że on się po prostu źle czuje. Nie ma takie odczucie, więc raz to jest to, że wiele osób nie jest świadomych, dlaczego tak się dzieje, po prostu się źle czują. Dwa, właśnie nie chcą się konfrontować. I wreszcie trzecia rzecz jest taka, że wiele osób też nie jest gotowych takie informacje przyjąć, więc też nie dziwne, że się nie chcą oni konfrontować, no bo ktoś by się stwierdził, ale o, jak to, ja tam przecież jestem w porządku, przecież ja cię niczego nie narzucam, ja tylko mówię swoją perspektywę, lololo. Okej, tylko że często to wygląda w ten sposób, że werbalnie ktoś rzeczywiście nie narzuca perspektywy, tak? Bo na przykład faktycznie mówi, dobra, dobra, ty sobie możesz myśleć, co chcesz, ale mówi to w taki sposób i subkomunikacja jego jest taka, że on się czuje w pewien sposób zagrożony czy skonfrontowany w momencie, kiedy ktoś nie chce przyjąć tej jego rzeczywistości i od razu się pojawia taka postawa obronna, już mowa ciała jest inna, już inny ton głosu, ale niby werbalnie wszystko jest okej. I to znów jest element Matrixu, że właśnie ta subkomunikacja, ta komunikacja na poziomie niewerbalnym bardzo często decyduje o tym, a na poziomie werbalnym my możemy sobie coś tam mówić. Co nie znaczy oczywiście, że to jest 7%, tak jak w tym słynnym, wielokrotnie zniekształcanym badaniu, jak on się nazywał? Merabiana. Robiłem nawet na rozwojowcu kiedyś na ten temat prezentację jeszcze. Że to 7% tylko ten werbal, albo że jeszcze niektórzy idą dalej, że w ogóle werbal nie ma znaczenia, nie? No werbal ma jakieś tam znaczenie, to co mówisz, słowa oczywiście, natomiast jest też ten element niewerbalny i o tym trzeba pamiętać, i zwłaszcza jeżeli ktoś ma ocenić emocje, no to właśnie będzie patrzył bardziej po tych niewerbalnych elementach, a te werbalne niekoniecznie. I co więcej, dlaczego właśnie niewerbalna komunikacja, to tu jest troszeczkę dygresja, ale to też może być istotne, dlaczego niewerbalna jest istotna? Bo niewerbalnie jest trudniej oszukać. Generalnie tym wiarygodniejsza wskazówka dla kogoś, im trudniej jest w czymś oszukać. Dlatego na przykład chociażby złoto jest dobrą lokatą kapitału, bo jest je dosyć trudno podrobić. Nie można sobie złota dodrukować, nie można go sfałszować. Można wykopać gdzieś tam, ale to jest kosztowne. I dlatego złoto jest tym nośnikiem przez tyle lat. A na przykład jakieś tam papierki, no to może ktoś sfałszować, tak? Więc no, rządy to robią nagminnie, dodrukowując. Więc to jest słaba lokata kapitału i ten pieniądz traci na wartości, bo można go łatwo podrobić. I tak samo właśnie jest z sygnałami jakimiś takimi, że jeżeli ktoś werbalnie mówi ci, wie, że jestem w porządku, ja ci nie chcę niczego narzucić, to on może wszystko powiedzieć, łatwo jest to oszukać. Ale mowę ciała, stan emocjonalny, to jak ty reagujesz na pewne rzeczy, to już trudniej jest oszukać. I to jest dużo bardziej wiarygodne, więc po tym ludzie kalibrują twoją intencję. Ja o tym powiem, kiedyś nagram osobny film, ale generalnie chodzi o to, że ta subkomunikacja ma znaczenie. I teraz właśnie znowu, jeżeli chodzi o wybór do towarzystw, dlaczego ktoś jest zapraszany, ktoś inny nie, to jest głównie dlatego, że ludzie się po prostu dobrze czują z niektórymi osobami, bo one nie są inwazyjne. Okej, oczywiście ma to znaczenie, że jesteś liderem, ma to znaczenie, że jesteś jakimś inicjatorem, ma to znaczenie, że chcesz dawać wartość, ma to znaczenie, że masz pomysł, ma to znaczenie, że masz wizję. To wszystko ma znaczenie, ale jeżeli jesteś zbyt inwazyjny w tym wszystkim i musisz wmusić w ludzi swoją wizję świata, jednocześnie nie znosząc krytyki i mając kij w dupie, więc też nie pozwalając na to, żeby na przykład z ciebie czasami zażartowali, no to w tym momencie jest ciężka sprawa, tak? I będzie ci ciężko wchodzić w jakieś towarzystwa i nie będziesz rozumiał dlaczego, bo to jest ten element ukryty. A mówi się oczywiście w narracji ogólnej, że to te osoby mają, które tam są, nie wiem, miłe, tak? Albo te osoby, które mają jakąś wiedzę, no to one są zapraszane, bo coś tam. No często właśnie nie, zwłaszcza w takich nieformalnych kwestiach. To często to, co się mówi, a to, co jest faktycznie, no to są bardzo odległe rzeczy.
Kolejny element Matrixa to jest kwestia pracy. Bardzo wielu ludzi tkwi w pracach, których nienawidzą. I nie chodzi mi o to, że na przykład jest jakiś podział, nie wiem, etat jest zły, a biznes dobry, albo etat jest zły, ale na przykład praca zdalna jest okej, czy coś takiego. Ja uważam, że to jest dobre, co ci sprawia przyjemność, co ci sprawia satysfakcję, co pozwala ci zarobić pieniądze i nie krzywdzi przy tym innych. I wtedy to jest okej dla mnie. Ja nie oceniam, że to ma być biznes, że to ma być wielka wizja, albo MLM, że to ma być... Nie, nie o to mi chodzi. Natomiast wiele osób tkwi po prostu w pracach, których sami nienawidzą. Więc jak oni sami nienawidzą, no to warto by było coś z tym zrobić. Ale wiele osób nie robi, bo stwierdza, że no nie, bo tu byśmy się musieli czegoś nowego nauczyć, a tak naprawdę nie ma wcale pewności, że nam wyjdzie. To wolimy już to tutaj, gdzie jest to bezpieczeństwo. I ogólnie nasze społeczeństwo jest takim społeczeństwem, gdzie zaczynamy coraz bardziej cenić bezpieczeństwo ponad tak naprawdę wolnością. Bardzo to jest ciekawa kwestia, w ogóle taka filozoficzna, że to, co się ostatnimi czasy dzieje na świecie, pokazuje właśnie, jak bardzo społeczeństwo jest konformistyczne i jak bardzo zaczyna cenić bezpieczeństwo właśnie i tak zwaną normalność i iluzję kontroli ponad wolnością. Ale nie chcę wchodzić w tematy filozoficzne, więc to sobie zostawmy. Natomiast właśnie wiele osób tkwi w tych pracach, których nienawidzą, bo się gdzieś tam boją zaryzykować. No i znowu część ludzi ma jakby uzasadnioną tą sytuację, bo gdzieś tam dzieci i tak dalej, no nie mogą przerwać sobie po prostu dopływu gotówki, ale wiele osób może, kombinować na zasadzie może zmniejszę ten etat do połowy albo do 3/4, gdzieś tam się będę uczył. Często możliwości są, żeby na przykład zmienić pracę, ale nie chcą podjąć tego trudu, tak? Bo to jest jakiś trud, jakaś konfrontacja z czymś, co jest niewygodne i do tego jeszcze, gdzie nie ma żadnej gwarancji, chociaż na etacie też nie ma, żeby było jasne, ale powiedzmy się wydaje, że jest, ale tu nie ma żadnej gwarancji, że ty będziesz dalej w stanie wykorzystać te umiejętności, które się nauczysz i faktycznie tę pracę zmienisz. Tak czy inaczej wiele osób nie próbuje. I teraz do czego to prowadzi, że tkwią w pracach, których nienawidzą, są z zespołem, którego nie lubią, nienawidzą szefa i najchętniej by tam nie przychodzili, ale jednak mówią wszem i wobec, że oni są zadowoleni z tej pracy. I teraz jeszcze okej, jeżeli oni to mówią szefowi albo jakiemuś złośliwemu koledze, który może na nich donieść, więc dla swojego bezpieczeństwa kłamią, ale problem jest wtedy, kiedy już przed sobą zaczynają kłamać. Czyli zaczynają stwierdzać, że ja lubię tą pracę, ona w sumie jest okej, ale łatwo to sprawdzić, czy rzeczywiście lubią, czy nie. Czy gdyby mieli pieniądze, to jest taki nawet test dla ciebie, możesz sobie zrobić, czy gdybyś miał do końca życia zagwarantowaną jakąś wypłatę, że dostajesz tak czy tak, nie wiem, 10 tysięcy, bądź jakiś tam ekwiwalent tego, bo pewnie będzie inflacja i to będzie mniej warte, ale załóżmy, że ekwiwalent takich 10 tysięcy dzisiejszych zawsze byś dostawał, tak? To czy chodziłbyś do tej pracy? Bo ja na przykład szkolenia i tak bym robił. Może bym robił trochę mniej marketingu wokół tego, może bym pewne rzeczy robił delikatnie inaczej, bo by mi na przykład się priorytety nieco zmieniły, ale dalej bym robił szkolenia, dalej bym nagrywał materiały, chociażbym miał pewne, że na tym nigdy nic nie zarobię. Bo ja to po prostu uwielbiam robić. Natomiast większość ludzi by nie wykonywało tej pracy. I umówmy się szczerze, nie byłoby tak. Tak, większość ludzi by stwierdziło nie, jakby miał tę dychę na przykład gwarantowaną. Nie mówię, że to jest dobre, żeby był jakiś dochód gwarantowany, żeby było jasne. Ale taki eksperyment myślowy, tak? To by w życiu już do tej roboty nie poszło. I teraz kwestia jest taka, że to często pokazuje, jak bardzo my się okłamujemy, że my lubimy tą pracę. Tak naprawdę często ją ewentualnie tolerujemy. I wiele osób tak tkwi i teraz nie zdaje sobie z tego sprawy, że to przez lata będzie się działo, bo czasami to będzie do tam, nie wiem, 60, tam 67, czy ile to tam jest. I teraz, do czego to prowadzi, że cały czas ludzie żyją w jakimś takim zakłamaniu i teraz czasami nawet może być tak, że przyjdzie jakiś znajomy i powie, wiesz co, słuchaj tam Józek, czy słuchaj Franek, ja nienawidzę swojej roboty, nie masz też tak czasem. I bardzo często jest tak, że Józek powie nie, bo ja lubię swoją pracę, bo tak naprawdę nie będzie chciał się do tego przyznać. I Franek jak tak usłyszy, no już nie wiem, która postać była która, ale ten, który powiedział, który się przyznał, to powie, no kurde, tutaj jedna osoba mówi, że jest zadowolona, druga, że jest zadowolona, wszyscy wyglądają na niezadowolonych, ale nie przyznają się, to może ja też powinienem tak robić, że też mówić, że jestem zadowolony, bo nie będzie miał z kim o tym pogadać, bo ludzie właśnie utrzymują się samych w takim właśnie matriksie, tak, gdzie sobie wmawiają, że lubią, a tak naprawdę bardzo chętnie by tego nie robili. I
często to wmawianie sobie ma na celu to, żeby trochę więcej, łatwiej wytrzymać tej pracy. Bo jakby się jeszcze przyznali, że nienawidzą, to już by w ogóle nie byli w stanie wytrzymać, ale z drugiej strony i tak nie podejmują żadnego działania, które by zmierzało do tego, żeby tą sytuację zmienić. I tak jest też zresztą w innych obszarach. Czasami jest tak, to jest w ogóle dupny element Matrixa, że wiele osób tkwi w ogóle w związkach, których też nienawidzą. Już się związek wypalił, nie pracują z żoną czy z mężem nad tym, żeby tą miłość jakoś z powrotem przywrócić. Ja bynajmniej od tego ekspertem nie jestem, więc nie chcę też nikogo oceniać. I tu, żeby było jasne, ja nie chcę tymi przykładami powiedzieć, że ja tych ludzi oceniam. Bo ja nie chcę tutaj nikogo oceniać, ja nie chcę powiedzieć tymi przykładami, to jest gorsze, to jest oceniane przeze mnie, tak? To jest złe. Ja mam na celu tym filmem nie pokazać ci, że ludzie są źli, tylko że oszukują. O to chodzi, że mówią rzeczy, które nie są prawdą, tylko że mówią rzeczy, w które nie wierzą. To jest celem tego filmiku. Nie żeby stwierdzić, ktoś pracuje na etacie i coś tam sobie wmawia i oszukuje, i to jest złe, tylko że sobie wmawia i oszukuje. Czyli żeby ci pokazać, że to, co ludzie mówią, to nie jest to, co jest faktem. A nie żeby ocenić, bo my wszyscy się czasami oszukujemy, więc gdybym chciał tak rzetelnie wszystko to powiedzieć, to z siebie bym też musiał ocenić negatywnie, gdybym chciał oceniać. Dlatego nie chodzi o to, że oceniam, tylko chodzi o to, że stwierdzam pewne rzeczy i wielu ludzi właśnie też tkwi w jakichś związkach, w jakichś relacjach, których też nienawidzą, ale się nie przyznają do tego, bo mają na przykład takie przeświadczenie, że jeśli ja bym wyszedł z tego związku, to ja już sobie nikogo nie znajdę, bo jestem nieatrakcyjny czy nieatrakcyjna, albo już mnie nikt nie będzie chciał i zaczyna znowu być problem i już się kurczowo tego trzymają. I to już zaczyna być z miejsca desperacji, a z im większego miejsca to jest desperacji, tym mniej te osoby są wzajemnie sobie w stanie dać w tej relacji i tym gorsza ona jeszcze się staje i tym bardziej się w niej nie chce być, ale też się wydaje, że nie ma alternatywy. I to znów jest duży problem, o którym wiele osób nie chce mówić, bo to w ogóle jest takie kukułcze jajo, na które oni nie chcą patrzeć. Stwierdzają, ja w ogóle bym najlepiej tego nie ruszał, bo znowu jak to ruszę, to wyjdą jakieś rzeczy zadawnione, jakieś konflikty, jakieś emocje, których nie chcę odczuwać i ktoś na przykład stwierdza, nie chcę na to patrzeć, bo widzi, że jest tak dużo tam różnych racjonalizacji, tak dużo już pracy wykonał, żeby nie czuć pewnych emocji, żeby nad pewnymi rzeczami nie myśleć, że teraz jakby miał się z tym skonfrontować, to by się okazało, że to jest ogrom emocji i ogrom jakichś przekonań, to po prostu by fala poleciała tego. I oczywiście to nie znaczy, że nie warto się konfrontować, bo to właśnie jest sygnał, że warto. Natomiast to by wymagało bardzo często rozwijania właśnie akceptacji, rozwijania świadomości, bycia gotowym na to, żeby zmienić pewne przekonania. I większość z nas nie jest na to gotowa i dlatego tkwimy w tych absurdach, tkwimy w tym fałszu. I teraz kolejnym znowu obszarem, którym ten Matrix się według mnie przejawia, to jest to, że my wierzymy, że to może tak trwać. Czyli, że to może tak działać po prostu, że będzie to zakłamanie, że będziemy za rok znowu to samo robić, tak samo kłamać i to dalej będzie działało. I według mnie to jest właśnie kolejne kłamstwo, bo to się napędza, tak? To są pewne cykle sprzężeń zwrotnych i im więcej tego kłamstwa jest, im więcej jest tych warstw fałszu, tym ciężej jest to utrzymać. A tymczasem siły mamy czasami coraz mniej z tego względu, że no nie dajemy sobie tych rzeczy, które nas ładują, które nam dają jak gdyby więcej siły i koszt utrzymania tego Matrixa zaczyna być coraz większy. Bo tak naprawdę im bardziej my chcemy czegoś nie widzieć, im bardziej chcemy czegoś coś zepchnąć, tak naprawdę tym bardziej to się rozbudowuje z jednej strony, a z drugiej strony tym większą siłę właśnie musimy wkładać w to, żeby to spychać. I dlatego właśnie wyzwolenie z tego Matrixa jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, zobaczyć, co tak naprawdę tam jest i na własnej skórze się przekonać, bo wtedy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. A najwięcej zauważyłem, jeśli chodzi o rozwój osobisty, problemów ludziom, to nastręcza nawet nie tyle samo rozwiązanie problemu, ale bardzo często przyznanie się w ogóle do tego, że jakiś problem jest. I to jest właśnie też kolejnym istotnym, kluczowym elementem właśnie Matrixa. Patrzę jeszcze do swoich notatek, czy czegoś tutaj istotnego nie zapomniałem. Bo jeszcze też elementem tego ważnym jest właśnie samoocena. Też o tym dużo mówię na vlogu, że jeżeli ta samoocena, to poczucie wartości źle działa, no to też będzie to widać, tak? I wiele osób też gdzieś to spycha ze swojego pola widzenia, bo myślą sobie, dobra, tam poczucie wartości to nie ma jakiegoś znaczenia. To, co ja o sobie myślę, to ja
myślę, to jest gdzieś tam we mnie zamknięte i ludzie tego nie widzą. I to niestety znowu nie jest prawda. Czy nie wiem, czy niestety, ale nie jest to prawda, ponieważ większość ludzi będzie rozpoznawać to na poziomie właśnie emocji, na poziomie tego, jak się będą czuli, to co ty sam czy sama o sobie myślisz. I teraz, jeśli ty myślisz o sobie dobrze, i też myślisz, że okej, jesteś w stanie dawać pewną wartość ludziom, no to jest od razu większa ekspresja, jest większe zainteresowanie, ta subkomunikacja jest inna, lepszy, nie wiem, chociażby kontakt wzrokowy z innymi i to wszystko powoduje, że ludzie się lepiej czują. A jeżeli tego wszystkiego nie ma, jeżeli jest niskie poczucie wartości, nie ma tego, tej samooceny na takim zdrowym poziomie, no to wtedy jest bardzo dużo uników, bo my się nagle skonfrontujemy z czymś, co ktoś powie, ktoś nas jakoś tam skrytykuje albo coś powie, nawet niekoniecznie przyjemnego i my już się tego boimy i się zamykamy i już jest taka postawa obronna, takie jakby najeżenie, jakby to można było powiedzieć i to jest wyczuwalne, więc dużo osób znowu zakłada, że to nie jest ważne, ale tak naprawdę samoocena to jest coś, co wychodzi i ludzie to widzą i oni to wyczuwają. I znowu też dużo osób dlaczego spycha to z pola widzenia? Dlatego spycha, że uważa, że to jest trudne, żeby na tym popracować, tak? I to jest prawda, bo to jest trudne, ale warto to zrobić. I dużo osób właśnie mówi, o dobra, ja nie chcę pracować nad samooceną, bo tu się trzeba skonfrontować, bo tu trzeba poczuć jakieś emocje, których się uciekało. I dlatego spycha z pola widzenia to, że to będzie mieć jakieś znaczenie. Nie chcę słyszeć znowu tego, że o, ludzie to wyczują, tak? Bo stwierdza, nie ma to znaczenia, ja nie muszę nad tym pracować. I tak samo kolejną rzeczą, którą wiele osób spycha z pola widzenia, to jest to, że ekipa, ludzie wokół ciebie mają tak naprawdę na ciebie wpływ. I jest oczywiście tam to stare takie porzekadło, że jesteś sumą tam 5 osób wokół siebie. I to oczywiście, no co to znaczy, że sumą, nie? To ja zawsze się z tego śmieję, że to co głowę masz jednego kolegi, nogę drugiego, a rękę trzeciego, to oczywiście jest jakieś tam uproszczenie, jakaś tam metafora. I to też nie do końca jest tak dokładnie dla każdej osoby, bo będą osoby bardziej podatne na wpływy, a inne mniej, ale według mnie jest to jak najbardziej prawdą, że ludzie wokół ciebie mają po prostu na ciebie wpływ. Jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy są inspirujący, którzy też wychodzą ze strefy komfortu, którzy mają podobne cele, którzy nawet jeżeli ty na przykład masz coś, czego oni nie mają, to oni i tak cię będą wspierać, nie będą czuli zazdrości, tylko będą czuli właśnie inspiracji, jak ty pokażesz coś ze swojej strony, to w tym momencie ty przejmujesz pozytywne jakby wzorce, czujesz wsparcie, ale też uczysz się od nich na przykład tego, co oni potrafią. Widząc na przykład, jak ludzie wokół ciebie załatwiają jakieś sprawy w biznesie, jeżeli oni sobie tam dobrze radzą, ty też przejmujesz te wzorce. Widzisz, jak oni reagują na przykład na porażkę, na odrzucenie. Jeżeli widzisz, że te reakcje są konstruktywne, to ty się też uczysz tych reakcji i też zaczynasz tak reagować. Jak widzisz, że to są osoby, które źle na przykład reagują na odrzucenie czy na porażkę i panikują, albo się gdzieś tam wzbraniają, albo lecą w racjonalizację, to ty zaczynasz robić to samo. I to często jest podświadome. Więc to oczywiście ma wpływ, kim się otaczasz. I teraz znowu dużo ludzi to bagatelizuje, tak? Czyli stwierdza, nie, no to może ma jakieś tam znaczenie, fajnie by to było zmienić, ale to teraz nie jest priorytetowe, bo pewnie nie ma to aż takiego znaczenia. A według mnie ma to duże znaczenie, tylko że dużo osób spycha, bo uważa, to jest trudne, tak? Żeby teraz mieć wokół siebie fajnych znajomych, żeby zbudować ten krąg, żeby w ogóle zachęcić do siebie osoby, które myślą podobnie jak ja, żeby ich spotkać. To teraz trzeba byłoby przemielić ileś tam tych ludzi, poznać ileś tam, nie wszyscy mi będą pasować, to jest znowu jakiś challenge, to znowu ja coś muszę zrobić proaktywnie, nie każdy będzie chciał od razu, więc ja muszę się pokazać w jakimś stopniu i to nie pokazać na zasadzie, że zaprezentować, nie wiem, w Lamborghini, tylko pokazać na zasadzie, nie wiem, pokazać chociażby siebie na jakimś social medium albo pokazać, w sensie porozmawiać po prostu, żeby ktoś mnie zobaczył, żeby ktoś mnie poznał i to znowu jest pewien challenge, którego wiele osób nie chce podejmować, w związku z czym wypierają to, że osoby wokół mają wpływ, no bo im to jest niewygodne, tak? Chcieliby jednocześnie się dobrze czuć i nic nie robić, w związku z czym jedyną opcją, żeby to zrobić, no to jest wyprzeć taką świadomość, no i dlatego znowu to jest kolejny element tego matriksu. Okej, lecimy sobie zatem do podsumowania. Więc, jeżeli chodzi o społeczny matrix i tą całą ideę, którą przedstawiałem Tobie w tym dosyć długim wideo, no to po pierwsze nie chodzi tutaj o coś takiego, że jacyś ludzie zmówili się przeciwko Tobie czy przeciwko nam i knują, spiskują specjalnie różne rzeczy, żebyśmy cierpieli, żebyśmy byli nieszczęśliwi, żebyśmy sobie sami szkodzili, jak to w piosence Kultu było.
Tylko ten matrix bierze się z tego, że jesteśmy zwyczajowo źle poinformowani, a myślimy, że jesteśmy dobrze poinformowani, wskutek czego świat działa w jeden sposób, a my myślimy, że działa w inny i podejmujemy złe decyzje. Z czego to wynika? Wynika to z faktu, że większości ludzi nie zależy na tym, żebyś ty był dobrze poinformowany. Świetnie to tłumaczy teoria gier, która pokazuje, jakie wypłaty, czyli korzyści mają różne osoby czy różne instytucje z tego, że ty jesteś dobrze poinformowany. No i tu media niespecjalnie z tego korzystają, bo media zarabiają, jeżeli ty je oglądasz, a oglądasz je wtedy, jeżeli jesteś dostymulowany, a nie dobrze poinformowany. Rodzina, znajomi często chcieliby tobie pomóc, jak za bardzo odpłyniesz, to jasne, że wyprostują twoją historię. Natomiast jeżeli twoja historia jest w miarę taka jak wszystkich innych, to prawdopodobnie jest błędna i oni też jej nie wyprostują, ponieważ siedzą w tych samych błędach, a co najwyżej będą chcieli, żebyś ty przyjął tą ich narrację i w ten sposób zastąpił swoją. Co więcej, jeżeli jacyś tam znajomi zauważą, że twoja historia, twoja opowieść się zmienia, to jak ty patrzysz na świat, to czasami to będzie dla nich zagrożeniem, bo możesz przestać akceptować pewne status quo w grupie, w której byłeś, no i to dla nich wcale też nie jest dobre, więc oni wolą w pewnym sensie, żebyś ty tkwił w tym matrixie, bo inaczej przestajesz się z nimi dogadywać. Czemu natomiast jest tak, że myślimy, że jesteśmy racjonalni, mimo tego, że widzimy tutaj pomału, że nie? No ze względu na błędy poznawcze, mechanizmy obronne, pętle i uzależnienia i taką kwestię jak programowanie społeczne, czyli to, co płynie do nas z mediów, co na przykład rozbudowuje nam sieć skojarzeniową i mówi, że dajmy na to, na stole świątecznym musi być konkretnej marki napój, bo wtedy święta nie będą szczęśliwe, jeżeli by go nie było. I tak się buduje nam sieć skojarzeniowa, no tak naprawdę również buduje się ona w oparciu o inne rzeczy z filmów, z reklam i tak dalej, co nam instaluje pewne założenia, jak się na przykład powinniśmy zachowywać w stosunku do innych ludzi, jak powinniśmy się relacjonować z samym sobą, kiedy możemy być szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. Są wszystko programy, które płyną z właśnie mediów, tyle że nikt nie wychodzi i nie mówi tak, tak, masz robić, jak będziesz szczęśliwy wtedy i wtedy, tylko na przykład kojarzy samochód z prestiżem, a prestiż ze szczęściem, a my już sami dośpiewujemy resztę. I czym się objawia Matrix? Matrix objawia się tym, że my nie widzimy tego, co jest jakby pod spodem, czyli nie widzimy na przykład, dlaczego inni ludzie nam dają pracę, a innym nie, albo odwrotnie, czemu ludzie chcą z nami chodzić na imprezy, a z innymi nie chcą, czemu chcą tworzyć z nami jakieś bliższe relacje, czy nawet związki, a z innymi nie chcą. Bardzo często myślimy, że to jest kwestia umiejętności tylko i wyłącznie twardych, technicznych, czyli to jest narracja matrixowa, a tak naprawdę pod tym stoi cała kwestia umiejętności miękkich i tego, jak ludzie się czują, czyli między innymi to, żebyśmy mieli zdrowe poczucie wartości, bo to z nas wypływa później i widać to, inni ludzie to odbierają i też widzimy wtedy, że jak mamy zdrowe poczucie wartości, czy też inni właściwie widzą to, że wtedy my ich bardziej szanujemy, my jesteśmy w stanie ich docenić, a nie ocenić, w związku z czym oni się czują komfortowo i chcą przebywać w naszym towarzystwie. I to są elementy, które na przykład bardzo często mocniej niż umiejętności techniczne decydują o tym, czy ty się znajdziesz w jakimś zespole, czy też nie, albo czy się znajdziesz w jakiejś grupie znajomych, czy też nie. Więc to są rzeczy, których nie widać i o których mało się mówi, bo one są niekomfortowe i ludzie wolą je zamiatać pod dywan, ale to naprawdę emocje decydują o tym, czy ludzie chcą z tobą gdzieś tam dalej rozwijać relacje, czy też wybiorą kogoś innego, uzasadniając to na poziomie racjonalnym, na przykład tym czy innym poziomem kompetencji. Więc tak to wygląda i to miałem na myśli, mówiąc o Matrixie. I zadanie domowe dla ciebie, zastanów się, jak te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, aplikują się do twojego życia. Czyli gdzie jeszcze myślisz w jakiś sposób o czymś, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej, bo na przykład ktoś nie chce widzieć pewnych uczuć, ktoś wypiera pewne rzeczy, ktoś czegoś nie chce dostrzec, bo godziłoby to w jego status quo, to jak chciałby widzieć świat, albo wyzwoliłoby w nim pewne emocje, których on odczuwać nie chce. Więc to jest takie zadanko domowe dla ciebie. Dziękuję ci również za obejrzenie tego wideo. Jeżeli ci się to podobało, łapa w górę albo też możesz dać subskrypcję. Wtedy ja będę wiedział, że to, co robię, ma sens. Jeśli natomiast chcesz zostawić mi jakiś komentarz na zasadzie, co mógłbym zrobić lepiej albo jakie tematy poruszyć w następnym wideo, bądź na przykład co wykorzystałeś z tego, to jak najbardziej też to zrób. Będzie to przeze mnie bardzo docenione i mile widziane. Dzięki ci bardzo, trzymaj się.